wystawa, którą można oglądać w 1949 klub, poświęcona jest bibule porozumienia prasowego Solidarność Zwycięży. Było to środowisko ludzi, które po wprowadzeniu stanu wojennego przygotowało druk gazet, plakatów, kalendarzy, pocztówek i innych materiałów informacyjnych. Wystawę przygotowywaliśmy dla tej części nowochódzkiej młodzieży, która przyszła na świat w latach 90. i nie pamięta czasów, w których wydawano te materiały, w których kolportowano je na ulicach i osiedlach Nowej Huty. To wszystko budzi ich ogromne, żywe zainteresowanie. Myśmy pisali przede wszystkim o sprawach, które się działy w dużej polityce. Staraliśmy się pisać o ludziach, którzy byli internowani. Te informacje za muru były bardzo ważne i cenne. Staraliśmy się pisać, co się dzieje w innych zakładach pracy, żeby ludzie mogli porównać, czy u nas jest lepiej, czy u nas jest gorzej, czy warto jeszcze walczyć, czy jest opór. A generalnie chodziło o to, żeby pokazać, że ten opór jest wszędzie, że Polacy jednak walczą z tą komuną, że Polacy nie chcą tego ustroju. Proszę siadać. Proszę pana, czytał pan publikacje wydawane przez te hutniki, wydawane przez Podziemną Solidarność? Czytał pan to? Czasami nie. Czy informacje na temat strajku publikowane tam zgadzały się z tym, co pan widział, z tym, co się działo? Później zaczął działać kolportaż, to jeszcze więcej wchodziło. Było bardzo poczytne pismo i wiem, że to każdy gdzieś jak dorwał, to momentalnie znikało to pismo. Czuło się ten powiew tej odwilży, ale było to złudne, dziś się okazuje. No i stąd ta nasza materialnie taka ogromnie duża wpadka, gdzie nas wyczyścili wtedy absolutnie do spodu. Wtedy osobiście mnie aresztował niejaki generał Gruba. Brakuje mi tylko powietrza, jeść mi to dają i pić. Generał tam przyjechał i mówi, a kuku. No bo oczywiście blady strach, ten chłopak do mnie przyleciał, mówi, wszyscy siedzą, rany boskie, ale wydajemy pismo. No więc na kolanie trochę się tego generała Gruby, bojąc to, co tam będzie i jego się patrzy, napisałem, a kuku, generale Gruby, a jednak jesteśmy, o. Błogosław Panie Boże ten pomnik jako znak pamięci służby wielu ludzi oddanych Solidarności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ja myślę, że ucieleśnieniem wolnej myśli jest wolne słowo. To słowo, za które zginął ten, który jest na pomniku obok. Ksiądz Jerzy. To słowo, które nas doprowadziło do wolnej Polski. Ale to słowo jest też słowem, które będzie większe od nas. Słowo prawdy, wolności jest naszą potrzebą, naszą nadzieją i niech ono nas prowadzi. No tamto pokolenie walczyło z komuną, a my o co możemy walczyć? Było jedzenie dla tych ludzi, a teraz mają zdychać z głodu milion bezrobotnych? Pan Balcerowicz zakładał, że będzie 400 tysięcy. I ja się pytam, 400 tysięcy to 400 tysięcy, a nie milion. Nie milion 100, jeszcze nie wiadomo ile więcej. Sprzedaje się polski majątek narodowy za... Z czego ma dać tym ludziom za to, nie wiem z czego. No to z czego ma... No to OSA stworzy te pieniądze. No to OSA stworzyć to, jeżeli ekonomia leży zupełnie. Że są inne drogi. No to powiedz mi tą drogę. Nie, mówisz, Rafał, jak zwykle ogólnikami. Powiedz mi tę inną drogę. Popatrz mi. Czekanie na 3 sekundy mam ci program. No, jak mówisz, ja uważam, że jest program pana Wałęsy. No jeżeli pan Wałęsa mówi, że w ciągu swojej 5-letniej kadencji przekaże 60% majątku narodowego w ręce Polaków, to ja to rozumiem. To ja to jestem w stanie zrozumieć. Przepraszam, a czy program realizuje Wałęsa? A się nie powiedział na konferencji? Dobrze, ale czy pan Dowiecki powiedział, że przekaże 60% w ręce Polaków? Ale on mi przerwał po pierwsze. Daj skończyć, nie, bo ty ciągle przerywasz. Niech Tomek mówi.
No więc nie, no jak się nie nauczymy kultury dyskusji, to nie będzie. Ja się boję, ludzie mają za bardzo zróżnicowane opinie i zdania na temat, jaka powinna być ta Polska. Takie mam wrażenie, jakby dużo ludzi nie wie, czego chce. I dlatego boję się tej przyszłości, jaka może być. Co się może dziać w Polsce za 10 lat? Ja tego po prostu nie potrafię przewidzieć, bo są takie rozbieżności w opiniach ludzi. Wydaje mi się, że nie mógłbym wyjechać z tego kraju, zostawić go po prostu i osiąść gdzie indziej. Tego bym niestety nie wytrzymał. Uczyli nas papa Stalin, a teraz jest papa Dec. Uczyli jak być ze stali, a nie jak zostać bez szans. Mamy 18 lat i właśnie teraz praktycznie zaczynamy żyć w tym kraju naprawdę. W pełnym słowa tego znaczeniu. Właśnie myśmy się powinni postarać o to, żeby zmienić, wyrzucić to, co się nam nie podoba i wprowadzić nowe rządy. A nie czysta gadanina i nic poza tym. Pokolenie opóźnionych, co główkuje zamiast spać. Pokolenie opóźnionych, czy nas jeszcze na coś stać?